Witam. Ten film będzie poświęcony okolizacji drzew i krzewów. Na przykładzie jabłoni pokażę i opowiem, jak wykonać okolizację najpopularniejszą metodą, czyli w dużą literę T. Zapraszam do oglądania. Do wykonania zabiegu potrzebne będą sekator, nóż do okolizacji, tzw. okolizak, paski okolizacyjne, ewentualnie można zastąpić je pociętymi w paski workami na śmieci. Oraz potrzebne są zrazy odmiany, którą chcemy zaokolizować. Pędy pobieramy z zewnętrznej, doświetlonej części drzewa. Usuwamy blaszki liściowe, aby ograniczyć utratę wody. Ogonki liściowe powinny zostać. Jeśli jest taka konieczność, to można przechowywać zrazy przez 2-3 dni w lodówce, owinięte wilgotnym materiałem. Najlepszy termin to czas od końca lipca do początku września. Okolizację najlepiej jest wykonywać na silnych, jednorocznych, zdrowych pędach. Usuwamy z nich liście. Nacinamy korę w kształt dużej litery T, najlepiej od północnej strony podkładki. Warto tutaj dodać, że nóż powinien być dobrze naostrzony. Przy pomocy piętki okolizaka rozchylamy delikatnie korę na boki. Teraz wycinamy z pobranego pędu pąk wraz z ogonkiem liściowym i fragmentem kory. Powinno to być jedno pociągnięcie noża. Jest to tak zwane oczko, inaczej tarczka okolizacyjna, która da początek nowym pędom. Wsuwamy ją delikatnie za korę, pamiętając o biegunowości. Pąk powinien być skierowany ku górze. Po wsunięciu dociskamy tarczkę do miazgi na podkładce i owijamy ją ściśle paskiem okolizacyjnym.
po 2-3 tygodniach od zabiegu sprawdzamy, czy przyjęło się to, co okulizowaliśmy. Jeśli ogonek liściowy pożółknie, a po dotknięciu odpadnie, oznacza to sukces. Natomiast zaschnięty ogonek liściowy, który nie odpada, świadczy o niepowodzeniu. Trzeba wtedy powtórzyć zabieg. Jeśli się udało, przecinamy pasek, aby nie ograniczał wzrostu pędu na grubość. Tak wygląda miejsce okulizacji po 3 tygodniach. Ogonek liściowy odpadł, oczko się przyjęło. Wiosną następnego roku, kiedy pąk nabrzmiewa, przecinamy cały pęd powyżej przerośniętej tarczki. I tak oto uzyskujemy uszlachetnioną roślinę, która da początek na przykład okazałej jabłoni. W tym filmie to wszystko. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.